Dzień dobry, kochani, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale, w ten niestety, ale zimny, wieczny i naprawdę nieprzyjemny poranek. Jest godzina 9:15, ja wróciłam przed chwilką do domu, na szybciutko się teraz troszkę ogrzeję, ogarniam i jadę na zakupy do Lidla, ale muszę też podjechać do centrum po kurtkę zimową, bo słuchajcie, tak zwlekam, że w końcu zima przyjdzie, a ja będę bez kurtki, także mam nadzieję, że uda mi się dzisiaj coś kupić, a jak nie, no to będę musiała zamówić, także no na pewno dzisiaj to muszę ogarnąć, tak więc bez zbędnego gadania zabieram Was ze sobą i zapraszam do oglądania. I moi drodzy, ja już w domu jestem zmęczona, ale naprawdę bardzo zadowolona z tych zakupów. Kupiłam wszystko to, co chciałam, a nawet więcej, więc już w ogóle super. Na centrum nie pojechałam, bo bym nawet nie dała rady z tym wszystkim się dźwignąć tam. A po drugie, no też czas, tak? Także nawet Wam w Lidlu za dużo nie nagrałam, bo przede wszystkim ten Lidl jest też dużo mniejszy niż ten, do którego normalnie jeżdżę po dwa. Było sporo ludzi, więc nie chciałam się tam pałętać, tylko po prostu zrobić szybko zakupy i wyjść. Także no co, nie przedłużam, pokażę Wam, co ja tutaj mam fajnego. No i słuchajcie, mam tutaj dwie, jejku, reklamówki i to nie jest wszystko. Perełkę Wam pokażę na samym końcu, ale zaczniemy sobie właśnie od tej mniejszej reklamówki. Bo tak, kupiłam tutaj dwa takie chlebki. Niestety w tym Lidlu nie ma możliwości krojenia chleba, także nie brałam normalnego chleba, tylko takiego, taki bardzo bagietkowy on jest. Także będę go próbować, jeszcze go tutaj nie brałam. Także mam dwa takie małe chlebki. Do tego kupiłam pizzę. I tutaj słuchajcie, w tym opakowaniu są trzy sztuki. Ostatnie odkrycie, tak. Moje ostatnie odkrycie, że w jednym opakowaniu mogą być trzy sztuki pizzy, ale właśnie tak jest, wzięłam taką, także będziemy też testować. Kupiłam dwa opakowania tortellini i słuchajcie, tak stwierdziłam, że albo zrobię z nich sałatkę z tych, albo po prostu z barszczykiem czerwonym sobie je zjem, wypiję, także wzięłam się dwa opakowania i euro 50 za sztukę, 3 euro za pizzę. Wzięłam mandarynki, bo były za euro w promocji i mamy tutaj kilogram. Takie ciasteczka a la delicje. Ale są takie delicje. I tutaj wzięłam Antosiowi do prezentów do szkoły takie małe hamburgerki, od jakiegoś czasu mi już o nich mówi, więc stwierdziłam, że to będzie dobra opcja, żeby właśnie wziąć i dorzucić do prezentów dzieciakom. No i przechodząc do drugiej reklamówki, mamy Paragon i słuchajcie, ja dzisiaj wydałam 84 euro, także czy dużo, czy mało, to ocenicie później sami, ale kupiłam 4 ponczusie. Kupiłam też opakowanie makaroników, banany, bo też są w promocji. Kupiłam takie bułeczki,
maślane one są, chyba jak się nie mylę, ale tak mi się wydaje, także wzięłam takie, właśnie wiecie, żeby sobie siąść, oglądać jakiś film czy bajkę i sobie przegryzać zamiast chipsów. Wzięłam też, moi drodzy, mydełko do mycia rąk, świąteczne, i są, słuchajcie, dwie wersje, jedna to jest właśnie wersja taka, ciasteczkowa, a druga to jest wersja pomarańcz, goździki i chyba cynamon, jakoś tak, ale widziałam, że właśnie te zdecydowanie bardziej schodziły i jest naprawdę fajny, przyjemny zapach, także wzięłam, ona chyba kosztowała euro 50, jak się nie mylę. I jaka jest, słuchajcie, jego tutaj pojemność? 500 ml. No i oczywiście nie mogłam, słuchajcie, wyjść bez tego, no bo jakby inaczej. Jak zobaczyłam, takie perełki teraz tutaj mam na sam koniec, prawie wszystkie. Są to oczywiście, słuchajcie, ja wiem. Słuchajcie, 4 pudełka lodów. I one są teraz w Lidlu w promocji i za takie jedno półlitrowe, bo tu macie dokładnie 465 ml, płacicie 3 euro, więc się na maksa opłaca. Co prawda jest tylko ten smak, no ale tak czy siak, normalnie one kosztują 6, niektóre 7, zależy jaki smak, a tutaj macie w promocji za 4 euro, przepraszam, za 3 euro, także... No, na maksa się opłaca. Wzięłam też baterię. I słuchajcie, zobaczcie, na to wzięłam, w promocji była paczka Kinder jajek. Wersja już ta świąteczna i one tutaj były minus 25%. Także no, opłaca się, 4 sztuki za 3,36. Jak najbardziej. I następnie mam tutaj, słuchajcie, takie duże świece, dwie białe duże świece, one były 4 euro za sztukę. Czy tu jest, słuchajcie, jakaś gramatura? Nie ma tutaj chyba gramatury, przynajmniej ja tutaj nic nie widzę. No, ale one są właśnie takie duże, macie 3 do wyboru, bo są białe, są zielone i jeszcze czerwone chyba? Chyba, tak, białe, czerwone i chyba jeszcze zielone, o, w ten sposób. No i macie też wielkości różne, macie takie jedynki, macie dwupaki, macie czteropaki i sześciopaki są jeszcze. Także naprawdę wybór jest spory, no a ja stwierdziłam, że mi się właśnie te świece przydadzą, szczególnie no w takiej cenie 4 euro, no to jak najbardziej będę miała do tego mojego tutaj dużego lampiona. No i słuchajcie, nie mogło być inaczej, musiałam wziąć oczywiście świece z Janki. Jak widzieliście, są 4 opcje do wyboru. Zastanawiałam się jeszcze pierwotnie nad tą szarą i nad tą z różową choinką, bo to taka bardziej świąteczna, ale słuchajcie, jak powąchałam tą, to ta skradła moje serce. Nie jest Bóg wie jaka mocna, ale naprawdę przepiękny zapach, no i cena 13 euro za 538 gram, także no jak najbardziej się opłaca. Myślę, że tą różową sobie też jeszcze dokupię, zobaczymy jak będzie z tą, ale myślę, że właśnie różowa jeszcze też będzie dokupiona i coś czuję, że jeszcze te świeczki też dokupię. Powiem Wam, że zrobiłabym zdecydowanie większe zakupy, ale kurczę, na rowerze to, no wiecie, też nie za bardzo miałam to jak pomieścić. A najwięcej miejsca zajęło mi, słuchajcie, tak, słuchajcie, oszalałam. Antoś ostatnio zobaczył w gazetce Lidla taki zestaw sprzątający z Willedy dla dzieci i ja, słuchajcie, po niego dzisiaj specjalnie pojechałam. I to, co Wam powiedziałam na początku, że przeszłam całego Lidla, mówię, kurczę, nie ma. Więc chyba będę musiała zamówić, ale mówię, nie, przejdę jeszcze raz i dobrze zrobiłam, że przeszłam, bo okazało się, że jednak jest, także mamy zestaw sprzątający dla dzieci. On jest w tej chwili w Lidlu w cenie 18 euro, więc naprawdę bardzo się opłaca, 3+, także zobaczymy jak... on będzie chodzić, o, jak on nam się w ogóle... sprawdzi. Mam nadzieję, że Antoś będzie
zadowolony. No i słuchajcie, to są moje całe dzisiejsze zakupy. Nie ma tego tak naprawdę dużo, no ale mówię, sam ten zestaw sprzątający, jak to sprzątaczka, dwie dyszki, świeca 13, za same lody to samo 12 euro, za same te świece też prawie dyszkę, także no niby nie ma dużo, ale jednak nie ma dużo zakupów, no ale jednak te rzeczy są. Tak prezentują się całe zakupy. Jak widzicie, no nie ma tego dużo jak za tą cenę, ale tak jak powiedziałam wcześniej, no sprzątaczka, lody, świeca, świece zrobiły po prostu swoje, że kwota wyszła i jaka wyszła. Natomiast no, najważniejsze jest to, że jestem z tych zakupów zadowolona. Mam nadzieję też, że haul zakupowy Wam się spodoba. Dajcie znać, co Wam najbardziej wpadło w oko, czy też polecicie do Lidla i będziecie kupować rzeczy dla dzieciaków teraz na Mikołaja, na święta, czy po prostu tak bez okazji. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie, za każdą łapkę, komentarz, a także subskrypcję i widzimy się już niedługo w nowym filmie. Trzymajcie się ciepło, buziaczki, pa, pa!